Święta Boża Nauczycielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Matko nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas Twojej, synowi swojemu nas poradzę, swojemu synowi nas poddamy. Królowo Różańca Świętego, Matko Miłosierdzia, Święty Janie Pawle, módl się za nami. Kochani, rozpoczynamy ostatnią katechezę w tym cyklu. Będzie jeszcze drugi cykl, który już nas wprowadzi bezpośrednio w tajemnicę rozważań, tajemnic różańcowych. Ale dziś po raz ostatni spotkamy się z tematyką różańca, który jest modlitwą. Powiedzieliśmy sobie już, jaką modlitwą jest. Pozwólcie, że przypomnę wam. Jest modlitwą kontemplacyjną. Kontemplacja, czyli nasze rozważanie. Rozważanie tego, co Boże. Rozważanie nie tylko tu, w łebetynie, w głowie, umysłem, ale przede wszystkim rozważanie serca. I powiedzieliśmy sobie, że droga między łebetyną a sercem jest bardzo długa. Przypomnę z kazania, ta nawigacja, Matka Boża jako najlepsza nawigacja do Pana Jezusa. No właśnie, tu jest ta droga, którą musimy przejść. Zobaczcie, jak często doświadczamy tego w naszym życiu, że my coś nawet rozumiemy w naszej głowie, ale jakoś ciężko nam jest to przyjąć sercem. My wiemy, że coś jest dla nas szkodliwe, złe. Jakaś relacja, jakaś używka, jakieś przyzwyczajenia. Nasz umysł mówi, to jest bad, złe. A i tak to robimy, bo sercem jeszcze daleko nam do tego, żeby to przyjąć jako złe. I tutaj właśnie papież Jan Paweł II, który patronuje naszym rozważaniom i napisał cały piękny list Rosarium Virginis Mariae, czyli Różaniec Maryi Panny, jest jego słowa. Cały czas nam towarzyszą, ale dziś będą nam towarzyszyć szczególnie. Chciałbym, żebyśmy się dzisiaj szczególnie jakoś tak otworzyli na to, co papież mówi i zaraz wam powiem dlaczego. Ale zanim to powiem, kochani, taka osobista refleksja. Pieśń, którą zaśpiewaliśmy na końcu, wzruszyła mnie bardzo, ponieważ jest to pieśń śpiewana w każdym tygodniu w Gnieźnie, w Kościele Franciszkańskim, Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Pani Gniezna. Dokładnie 23 lata temu przybyłem do tego klasztoru jako młodziutki chłopiec, maturzysta i wstąpiłem do zakonu, właśnie tam. I przez rok nowicjatu, czyli pierwszego roku życia zakonnego, wzrastałem u stóp Pani Gniezna. Wygooglujcie to sobie. Sanktuarium Pani Gniezna. Przepiękny obraz Matki Bożej Pocieszenia, ukoronowany w 96 roku przez świętego Jana Pawła II i tu do niego wracamy. Zatem wezmę relikwię Jana Pawła II, żeby nam towarzyszył i żeby to on dzisiaj przekazywał nam mądrość. Skoro jesteśmy przy nowicjacie, czyli pierwszym roku życia zakonnego, zanim zakonnik stanie się zakonnikiem, każdy zakonnik, każda zakonnica musi przejść nowicjat. To jest pierwszy bądź drugi, bądź nawet w niektórych zakonach trzeci rok wstępny, kiedy człowiek ze świata, byśmy powiedzieli niepopierzony, zapoznaje się z duchowością, z życiem tej wspólnoty, w naszym przypadku wspólnoty franciszkańskiej. A więc pierwszy rok mojego życia zakonnego przypadł właśnie w Gnieźnie, bardzo piękny rok, kiedy uczono mnie, uczyłem się u stóp Matki Bożej, jak być franciszkaninem. No właśnie, uczenie się. Uczenie się, kochani, to zawsze jest upodobnianie się do czegoś, do kogoś.
Jeżeli uczymy się od dobrego nauczyciela, to nawet po latach pamiętamy może nie dokładnie co mówił, ale co nam przekazywał, co chciał przekazać. Myślę, że każdy z was na swojej drodze życiowej spotkał człowieka, który był kimś, czy jest kimś bardzo ważnym. To może być właśnie nauczyciel, to może być katecheta, to może być jakiś kapłan, siostra zakonna, ktokolwiek, kto na moim życiu wywarł wielkie wrażenie, kto wywarł, miał wpływ na moje życie. W różańcu pragniemy się upodobnić do Chrystusa z Maryją. Cała nasza duchowość, przypominam, mówimy o tym do dwóch kateches albo i trzech, duchowość to wszystko, co w naszym sercu przeżywamy, w duchu, twoja modlitwa, twoje skupienie, twoja relacja z Panem Jezusem, twoje czytanie Pisma Świętego, twoje chodzenie na mszę świętą, to jest duchowość. Duchowość może być bardzo różna, kochani, bo może być duchowość na przykład właśnie franciszkańska, może być dominikańska, może być ignacjańska, czyli ojcowie jezuici, benedyktyńska, jest ich wiele. Ale już pomijając wszystkie zakony, moi drodzy, zupełnie inaczej przeżywać swoją wiarę będzie ktoś w Afryce. No bo wyobraźcie sobie, że teraz się przenosimy do wioski afrykańskiej, gdzie ofiarowanie, czyli to przyniesienie darów, które u nas no przed wirusem też było piękne, przynoszono dary tutaj do ołtarza, no ale ono trwało minutę, a w takiej wiosce afrykańskiej to trwa pewnie 20 minut albo i dłużej. Wszyscy noszą te owoce, to wszystko przynoszą, śpiewają, tańczą. No dla nas to by było takie dziwne, nie? Jak oni mszę przeżywają. A oni właśnie tak mszę świętą przeżywają. Inaczej przeżywali w czasie moich studiów ludzie we Włoszech Eucharystię, a zupełnie inaczej już po studiach w Niemczech. Czyli też i miejsce może bardzo wpłynąć na to, jak się modlimy. Prawda? Wylewna, taka otwarta, radosna pobożność południowa, trochę tak jak Polska. No i taka troszkę zimniejsza, północna, bardziej Słowo Boże, wszystko musiało być uporządkowane, przygotowane. No, widzimy różnicę. Nawet inaczej, zobaczcie chociażby modlitwa do świętego Michała Archanioła, która od parafii do parafii troszeczkę inaczej brzmi. To są te nasze tradycje. Ale w tym wszystkim, już pomijając, czy my mówimy święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, czy broń nas w walce, zawsze chodzi o to samo, że w duchowości chodzi o twoją relację z Panem Bogiem. I najważniejszą częścią, punktem, krokiem w duchowości jest moje upodobnienie się do Jezusa. Dlatego słuchamy Słowa Bożego, kochani. Dlatego odprawiamy mszę świętą, żeby się upodobnić do Pana Jezusa. Być tak jak On. Co teraz w tym upodobnieniu może nam dać różaniec? Powiedzieliśmy sobie, pamiętacie, że różaniec to malowanie oblicza Pana Jezusa w naszych sercach. Bardzo bym pragnął, żebyśmy to zapamiętali. Kiedy odmawiasz różaniec, bierzesz pędzel i malujesz oblicze Jezusa. Pamiętamy siostrę Faustynę, której Pan Jezus kazał namalować swoje oblicze, a ona mówi: Panie, jak ja to zrobię, jak ja nie umiem malować? Poszła do spowiednika, a spowiednik jej mówi: Ty maluj w swoim sercu. Maluj ten obraz Jezusa w swoim sercu. Faustynka najpierw musiała wymalować obraz Jezusa w swoim sercu, żeby mógł powstać w Wilnie obraz Jezusa na płótnie. Tak samo nasz różaniec. Zanim przejdziemy do czynienia czegoś dobrego chrześcijańskiego, otoczmy to modlitwą. I każdy różaniec to właśnie malowanie pędzlem po naszym sercu. Ty bierzesz pędzel i na tej sztaludze, wiemy co to sztaluga, czyli takie rusztowanie i na tym mamy, wyobraźcie sobie, czystą kartę czy czyste płótno i zaczynamy malować. Każdy z nas
będzie inaczej Pana Jezusa malował. I każdy obraz będzie inny, ale będzie to Pan Jezus. Albowiem, kiedy modlimy się z Maryją na różańcu, wspominamy jej wspomnienia. Pamiętacie, co mówiłem? Nie ja, a papież święty nasz. Wspominanie wspomnień Maryi, czyli jesteśmy z Matką Bożą, a ona nam opowiada o wydarzeniach ze swojego życia. Wtedy na tym płótnie zaczyna powstawać obraz. I kochani, nie czarujmy się. Jeżeli przeżywamy w naszym życiu jakiś piękny, dobry czas, jesteśmy radośni, tacy happy, to ten obraz jest taki jasny, piękny, pełen słońca. A kiedy cierpimy, ten obraz jest ciemny, ciemniejszy, bardziej krzyżowy, bo upodobniamy się w tym do Pana Jezusa. Odprawiliśmy dzisiaj mszę świętą o Matce Bożej uzdrowieniu chorych. To właśnie ona najbardziej przylgnęła do Jezusa. Ale wiemy, co to znaczy. Tajemnice bolesne. Przylgnąć do Jezusa, który cierpi. To nie tylko radość. Dlatego, kochani, jest ta piękna pieśń, którą kiedyś mi się przypomniało i teraz postanowiłem sobie, że w tym roku będziemy ją w październiku śpiewali. Jak paciorki różańca przesuwają się chwile. No właśnie. Nasze radosne, nasze bolesne, nasze chwalebne. A Ty, Bogu, je zanieś połączone w różaniec, święta Panno Maryjo, pełna łaski. Zobaczcie, taka prosta pieśń, dziecięca, właściwie to dla dzieci się śpiewało w październiku, ukazuje nam sens naszej modlitwy różańcowej. Zbieramy te nasze wspomnienia i wspomnienia Matki Bożej, upodabniając się do Chrystusa. A teraz, kochani, chciałbym, żeby ojciec Norbert zamilkł i przemówi papież. To, co wam teraz przeczytam, bardzo mnie dotknęło. Przygotowując dzisiejszą katechezę, nie wiem, ile razy czytałem te kilka zdań, ponieważ słowa, które Jan Paweł II tu pisze, do których bardzo was zachęcam, jak zwykle, wróćcie do tej katechezy. Wszystko jest online, wszystko jest na stronach, w PDF-ie, można sobie wydrukować ładnie. Jeszcze raz wrócić do tych słów, żeby pomyśleć, przemyśleć, przemodlić. No właśnie, i teraz posłuchajmy. Jan Paweł II mówi do nas. Upodabnianie się do Chrystusa wprowadza nas w naturalny sposób w życie Pana Jezusa i pozwala nam jakby oddychać Jego uczuciami. Bardzo proszę, żebyśmy teraz spojrzeli na nasz ołtarz, na Pana Jezusa. Oddychać uczuciami Jezusa. Gdy chodzi o ten proces upodabniania się do Chrystusa przez różaniec, zawierzamy się szczególnie macierzyńskiemu działaniu Najświętszej Dziewicy. Różaniec przenosi nas mistycznie, wiemy, co to mistycznie, bardzo głęboko duchowo, byśmy stanęli u boku Maryi. Proszę bardzo, patrzymy na ołtarz, patrzymy. Stajemy u boku Maryi. Pozwala jej, czyli Maryi, aby nas wychowywać i kształtować z tą samą pieczołowitością, dopóki Chrystus w nas się nie ukształtuje. To działanie Maryi oparte całkowicie na działaniu Chrystusa nie przeszkadza w żaden sposób w naszej łączności z Jezusem. Jest to zasada, którą Kościół wyznaje. Mocno doświadczyłem, pisze papież, tej prawdy w moim życiu.
i uczyniłem z niej podstawę mojej dewizy, czyli hasła biskupiej. Totus tuus. Po polsku cały twój. Inspiracją tego zdania, jak wiemy, jest doktryna świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort. Myślę, że wielu z nas zna tego świętego, szczególnie ci, którzy się zawierzali Matce Bożej 33 dni. Niewolnictwo Maryi, czyli zawierzenie się, cały twój Maryi. Słuchajmy teraz papieża, bardzo dokładnie słuchajmy. Ludwik, który tak wyjaśnia rolę Maryi w procesie upodabniania się do Jezusa. Teraz Ludwik mówi. Ponieważ cała doskonałość naszego serca polega na upodobnieniu się do Pana Jezusa i zjednoczeniu z Nim, przeto nabożeństwo, które nas najbardziej zbliża do Jezusa, z Nim jednoczy i całkowicie poświęca, to nabożeństwo maryjne. Ze wszystkich stworzeń najpodobniejsza do Chrystusa Pana jest Matka Najświętsza. A więc z wszystkich nabożeństw, jakie ma Kościół, najbardziej duszę ludzką poświęca Jezusowi nabożeństwo do Maryi Panny, Jego Świętej Matki. Słuchajmy tego, z tego zdania, to jest ciarki. Im bardziej dusza poświęcona jest Maryi, tym zupełniej należeć będzie do Jezusa. Im bardziej ktoś poświęca się Maryi, tym bardziej zawierza się Jezusowi. Zatem, kochani, dla wszystkich, którzy się zawierzyli i dla tych, którzy rozpoczynają 33-dniowe zawierzenie, bo wiem, że tacy są, pamiętajmy, oddając całe swoje życie totus tuus Maryi, zawierzamy się całkowicie Panu Jezusowi. Nie ma niczego, co Matka Najświętsza zachowałaby dla siebie, ale wszystko przynosi do Jezusa. Jeżeli jej oddasz całe swoje życie, ona całe twoje życie zaniesie do Jezusa. Czy rozumiemy, co to znaczy? Oddać całe swoje życie Jezusowi. To wcale nie oznacza, że nagle będziemy święci i grzechów nie będzie i spowiedź nam niepotrzebna. To by była zuchwałość, pycha i głupota. Ale oddając się Panu Jezusowi całkowicie, uświęcamy się, otwieramy się na Jego łaskę. Bardzo prosty przykład. Jest piękny, słoneczny dzień. I ktoś mówi, cudowny dzień, żeby iść się opalać, bo chce być ładnie opalony. I siedzi ten człowiek w domu. Nigdzie nie poszedł. No to jak się ma opalić? Przed żarówką? To tak samo jest z naszą wiarą. Jest piękny dzień, czyli pełnia łaski w Matce Najświętszej. Ja chcę się opalić, to bardzo piękne jest. Opalanie się przy Matce Bożej jest cudowne. Opalanie się łaską Bożą. Nie wiem, czy słyszeliście, to jest bardzo piękne. Opalić się łaską Bożą, czyli nabrać pięknego koloru. Dusza się opala w łasce. I siedzisz w domu i myślisz, że ci to słońce przejdzie przez okno i cię opali. Rusz się. Bez wyjścia z domu nie ma niczego. Nasze wyjście z domu, święty Jan od Krzyża i duchowość Karmelu Szkaplerza mówi, wyjście duszy z domu, to znaczy opuszczenie tego, co było dla mnie dotychczas najważniejsze i co przesłaniało mi wiele razy Pana Boga. I właśnie pójście człap, człap, człap do Pana Jezusa.
Z kim lepiej pójść, jak nie z Maryją? I teraz jeszcze raz Jan Paweł II przemówi. Nigdzie drogi Chrystusa i Maryi nie są tak ściśle złączone, jak w różańcu. Maryja żyje tylko i wyłącznie w Chrystusie i ze względu na Chrystusa. Moi kochani, wiem, że to jest dużo treści, dlatego bardzo proszę, żebyśmy, dlatego w następnym tygodniu przerwa, bardzo proszę, żebyśmy sobie przeczytali te słowa. Bardzo łatwo je znaleźć i na Facebooku, i na stronach. Już ktoś naprawdę musi się starać, żeby ich nie znaleźć. Praca domowa Szkoły Maryi, bardzo proszę ją odrobić. Przeczytać te słowa, przynajmniej te. Jak nie czytaliście dotychczas, no to już trudno. To ja mogę się tutaj dwoić i troić i stanąć obok. Jak nie chcemy, to nie skorzystamy. A wiemy, wierzę, że chcemy. Więc bardzo proszę, żeby czytać te treści. Wydrukować je sobie albo gdzieś tam na tablecie i poczytać. Bo tutaj tak to te słowa uciekają, jest ich dużo. Zobaczcie jeszcze raz to zdanie. Nigdzie drogi Chrystusa i Maryi nie są tak złączone, jak w różańcu. Czy ty wiesz, co to znaczy? Jeżeli odmawiasz różaniec, łączysz się z Maryją i z Jezusem. Jeżeli odmawiasz różaniec, to ten czas cię uświęca. Jeżeli poświęcasz swój czas Maryi, ona odda ci w łaskach. Jezus przez jej ręce chętnie tobie udzieli łask. Więcej, przez ciebie innym. Pamiętacie dzisiejszą Ewangelię? Pan Jezus przychodzi do domu Piotra, a teściowa cierpi. Idzie i ją uzdrawia. A ona wstaje i im usługuje, czyli przygotowuje dla nich jedzenie i tak dalej. Zobaczcie, jest dawanie i branie. Jeżeli ja otrzymuję od Pana Jezusa łaski, to równie dobrze mogę je dać dalej. I to jest wspólnota. Dlatego prosimy Pana Jezusa z Maryją. I tu jawi nam się szczególnie ta scena, której nie będę rozwijał, bo ją bardzo dobrze znacie. Z Kany Galilejskiej. Maryja, zanim cokolwiek się wydarzyło, już widziała, jaki jest problem. Czy ty myślisz, że Matka Boża nie wie o twoich problemach? Zanim ty w ogóle o cokolwiek Pana Boga poprosisz, On już o tym wie. Ale, tak jak powiedziałam dziś w kazaniu, granicą jest zawsze twoja osobista wiara, zawierzenie. Pan Bóg nie będzie tego łamał. Nie chcesz, to nie. A więc to my mamy prosić. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. A więc moja osobista prośba. Ile razy jest tak, że bierzemy różaniec, łapiemy za różaniec, bo chcemy Pana Boga o coś poprosić. Kogo ty wzywasz na różańcu? Kogo ty pozdrawiasz? Matkę Najświętszą. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Z każdą zdrowaśką w twoją prośbę, ze swoją prośbą włącza się Matka Najświętsza. Czy my rozumiemy, jaka to jest potęga? Tak jak w Kanie Galilejskiej Maryja przychodzi do Jezusa i mówi, zobacz, Kasia, Marysia, Ewa, Michasia, Józek, Rafał nie mają już wina. To znaczy potrzebują jakiejś łaski. Bardzo proszę nie zatrzymywać się na tym winie. Widzę, że się uśmiechacie, ale tu nie chodzi o wino. My dobrze wiemy, że wino jest pewnym obrazem. To wino jest obrazem tego, że tym ludziom czegoś brakowało. Obciach. Wino to jest skończenie się wina w środku wesela. To był koszmarny obciach. Tragedia dla tej rodziny. 2000 lat by ich jeszcze pokazywano, że na tym weselu zabrakło wina. I Maryja jako jedyna to widzi. Brakowanie wina w moim życiu to znaczy,
że czegoś mi brakuje. Zdrowia, radości, zgody w rodzinie, dobrej przyszłości dla mojego dziecka, łagodności małżonka, skupienia na modlitwie. Ilu rzeczy mi może brakować? Ja proszę o to w różańcu. W każdym różańcu proszę o to z Maryją. Wyobrażamy sobie, że Maryja zaczyna, zaproszona do tej modlitwy, prosić razem ze mną. Dlatego Jan Paweł II pisze, różaniec jest jednocześnie medytacją, czyli to, cośmy mówili, rozważaniem i prośbą. Wytrwałe błaganie zanoszone do Matki Bożej opiera się na ufności, że jej wstawiennictwo wszystko może uzyskać od serca Syna. Także kochani, tu jest istota naszej modlitwy. Jednoczymy się w modlitwie z Matką Bożą. Razem z nią wychwalamy Pana Jezusa. Razem z nią radujemy się. Razem z nią smucimy się. Razem z nią głosimy Chrystusa w tajemnicach światła. Wreszcie razem z nią doświadczamy, co Boża chwała dokonała w życiu jej i nie tylko jej. I kończąc cały ten cykl pierwszy naszych kateches, chciałbym was zaprosić do tego, abyśmy wyciągnęli z tych słów, z tych spotkań, parę takich punktów. Dlatego bardzo proszę, żebyśmy w miarę możliwości przeczytali. To jest 5 kateches, 5 takich karteczek. Kto jeszcze nie zrobił, może ktoś regularnie czyta, wspaniale. Przypominam, że wszystko, co głoszone było w tych katechezach, nie jest moim pomysłem. Mówi święty Jan Paweł II. Mówi bardzo pięknie. I mówi po to, żeby nas pouczyć. I po to jest Szkoła Maryi, żebyśmy się uczyli. Nie ma mocnych. Wszyscy są wezwani do tego, żeby się uczyć. I kochani, życzę wam z całego serca. Za tydzień tutaj w Bridgeport msza święta i adoracja Najświętszego Sakramentu. Nie będzie żadnych słów. Będzie cisza po to, żeby wszystkie te treści przemodlić. Za 2 tygodnie wracamy do dalszego uczenia się. Dlatego, kochani, nawet ci, którzy tu nie przyjadą, bo mówię, nie będzie transmisji, więc bardzo proszę, połączcie się duchowo, wy wszyscy tu i tu, w tą środę, żeby przemyśleć te treści, przemodlić. A potem ruszamy dalej, do drugiej części naszych kateches, która będzie bardzo fascynująca. O poszczególnych częściach różańca, tajemnicach i jak nasz święty papież je wyjaśnia. Bardzo zapraszam. Szkoła Maryi cieszy się z każdego słuchacza. A najbardziej wartościowe w tym wszystkim jest, że wspólnie idziemy drogą do Matki Bożej, a razem z nią do Pana Jezusa.